Hello Mordki, cześć wszystkim. Zapraszam wszystkich członków sekcji Wampira na Lodzie do wysłuchania historii mojej czteropokoleniowej rodziny. Nagrywam to przede wszystkim po to, żebym sama pamiętała wszystkie wydarzenia, które się działy. No i też pomyślałam sobie, że może ktoś z Was akurat lubi, tak jak ja, takie filmy i będzie chciał posłuchać. Rodzina Bachelor lub historia o tym, jak zmarnowałam setki godzin nagranie w Simsy. I rodzina została stworzona w lipcu 2019, to był piękny czas, kiedy jeszcze mogliśmy swobodnie poruszać się po mieście i wychodzić z domu. No i ja nie korzystałam z tego przywileju, tylko grałam w Simsy. Wszystko zaczęło się od Roniego i Katie Bachelorów. Zostali stworzeni przeze mnie w Kaz, a od początku byli małżeństwem. Wykorzystałam też do ich stworzenia ten tryb tworzenia historii, dlatego że nie chciałam, żeby szybko mi się znudzili, no i też już byłam zmęczona zakładaniem nowej rodziny cały czas, bo żadną nie udało mi się dożyć do piątego pokolenia i to miała być pierwsza rodzina, którą uda mi się dograć do tego piątego pokolenia. Fajnie by było też dalej. Spoilerując trochę, to na razie jest czwarte pokolenie i no jeszcze trochę trzeba będzie poczekać na piąte, ale no jestem już blisko. No i przez to, że użyłam właśnie tworzenia historii, to mieli na początku trochę więcej pieniędzy i zamieszkali w takim przestronnym domu w Brindleton Bay. Kitty była kosmitką, co w przyszłości przysporzyło jej niemało problemów i być może nawet jakby nie było tego warte. Ona ukrywała swoją tożsamość przed innymi mieszkańcami miasta. Roni wiedział o tym, kim jest naprawdę jego żona, ale mimo wszystko ją kochał. Na co dzień Roni zajmował się wieloma rzeczami, pracował jako detektyw i szczerze nie pamiętam nawet, czy zdążył osiągnąć szczyt kariery, bo teraz to już w sumie z tego pierwszego pokolenia to niewiele pamiętam. Na szczęście mam też to wszystko zapisane gdzieś i tam jakieś screeny są, więc stwierdziłam, że właśnie to jest dobry powód zebrać to wszystko w całość, dopóki całkiem się wszystko nie pogubi albo przez przypadek na przykład się nie usunie. Niestety kariera detektywa jest bardzo zbugowana i w ogóle szkoda na ten temat gadać, bo EA jak zawsze leci sobie w kulki i tak naprawdę ja się czuję, jakbym zapłaciła za coś, z czego nawet nie mogę korzystać. Na pewno udało się rozwiązać niejedno przestępstwo. Na wczesnym etapie gry dużo czasu poświęcał na taniec, zobowiązywała go do tego jego cecha charakteru, dlatego że był mistrzem parkietu. Jednak później jego priorytety się zmieniły. Marzeniem Roniego było bycie przywódcą stada, więc założył klub filmowy, w którym zbierali się on, jego żona i jego przyjaciele, oglądając filmy i właśnie jedząc jakiś tam popcorn, grając w piłkarzyki. Ciągłe jedzenie popcornu doprowadziło go do otyłości i od tej pory miał fiołka na punkcie sportu, dlatego też spełniał aspiracje kulturysty, swoją nową aspirację kulturysty. Tymczasem Kitty pracowała jako naukowiec, osiągnęła szczyt kariery i to dzięki niej rodzina się wzbogaciła, ponieważ mogli klonować nasiona drzewa pieniężnego, które udało się kupić za zdobyte przez Roniego punkty szczęścia. A ze względu na swoje pochodzenie była narażona na akty dyskryminacji ze strony zaściankowych Simów, musiała ukrywać swoją prawdziwą tożsamość. W wolnym czasie zajmowała się też medytacją, to było jej takie hobby. Cechą charakterystyczną dla tej rodziny już od wielu pokoleń jest miłość do kotów rasy Sphinx. Wszystko zaczęło się od tego pierwszego przybłędy adoptowanego przez Roniego. Dynastia kotów do tej pory przetrwała 4 pokolenia i wszyscy aktywni jej członkowie byli obdarzeni niepowtarzalnymi imionami. Tak więc zaczynając od pierwszego, który przyszedł sam do naszego domu. To była chyba dziewczynka, jak się nie mylę, nazywała się Gibbon, urodziła też córeczkę Lufkę. Lufka urodziła wiadro i tłoczka, a tłoczek, nie pamiętam czy to była samiczka czy samiec, ale miała dzieci Jointa i Minutę. Reszta kotów jest jakby poza moją kontrolą, tych które tutaj są na tym drzewie. Miłość Kitty i Roniego do siebie zaowocowała narodzinami dziecka. I na świat przyszedł ich syn Ken. Od początku widać było po nim jego pochodzenie, bo urodził się z niebieską skórą. Podejrzewaliśmy, że był kosmitą, tak jak jego matka, jednak w jego życiu nigdy nie wykazał żadnych zdolności paranormalnych, że tak powiem. No po prostu okazało się, że odziedziczył po niej tylko i wyłącznie kolor skóry. Dorastając w Brindleton Bay wśród kotów, Ken bardzo lubił spędzać czas ze zwierzętami.
Gdy pewnego dnia ich kotka Gibbon zachorowała, to Kitty wraz z Kenem zabrali ją do weterynarza i tam Ken zrozumiał, że jego największym marzeniem jest otwarcie kliniki weterynaryjnej, toż stało się jego celem. Ken, choć nie urodził się kosmitą, to posiadał niebieską skórę. Gdy poznał w szkole dziewczynę o imieniu Sophie, rodzice dziewczynki zaczęli grozić rodzinie Batchelor. Nie chcieli, by ich dziecko zadawało się z kimś, kto jest, wiecie, no, inny. Batchelor musieli przeprowadzić się z Brinteldon Bay do Newcrest, aby uniknąć prześladowania przez swoich sąsiadów i dać nowi szansę na normalne życie. Ken zawsze był sprytnym dzieckiem. Jako toddler nauczył się wszystkich umiejętności, spełnił dziecięcą aspirację i w wieku nastolatka osiągnął szczyt w hierarchii harcerskiej. No to było jedyne dziecko w rodzinie i bardzo łatwo było to wszystko osiągnąć, bo miałem mnóstwo czasu, żeby się nim zajmować. Teraz obecnie w tej rodzinie jest o wiele więcej Simów i o wiele ciężej jest ogarnąć, kto i co powinien robić. W pierwszym zastępie harcerzy poznał dziewczynę Skyler. Pewnego wieczoru doszło między nimi do czegoś więcej, lecz niestety to Barabara było wyjątkowo niefortunne i Skyler zaszła w ciążę, no, w wieku tak naprawdę 15 lat, gdybyśmy to liczyli. Więc rodzice Kena byli wściekli. Skyler żyła ze starszą kobietą, która adoptowała ją, gdy ta była jeszcze mała, więc też nie miała jakby warunków do wychowania dziecka. Potem jak emocje opadły, Kitty i Ron zgodzili się przyjąć ją pod swój dach i zapewnić pieniądze i opiekę. Cała rodzina była bogata po tym, jak Kitty sklonowała kilkukrotnie drzewo pieniężne. Mimo wszystko to był ciężki okres dla wszystkich. By wszystko miało ręce i nogi, Ken postanowił się oświadczyć. Ale Skyler odrzuciła jego oświadczyny. Przytłoczona całą tą sytuacją zdecydowała się na samotne wychowanie dziecka, czego nikt się nie spodziewał. W dzień narodzin Phoebe, ich córki, umarła adopcyjna matka Skyler. I Ken naciskał na nią, ponieważ wiedział, że Sky nie da sama sobie rady. Więc oświadczył się jej po raz drugi i ta przyjęła zaręczyny. Przeprowadziła się do rodziny Batchelor, lecz ukrywała przed nimi to, że nie czuje nic ani do Kena, ani do dziecka. Zrobiła to wszystko, by zapewnić Phoebe lepszą przyszłość. I tutaj od razu zaznaczę, że pomimo tego, że dzieci znowu urodziły się niebieskie, to zmieniłam im później kolor skóry, bo nie chciałam więcej niebieskich Simów w rodzinie. Wracając do Skyler, była naprawdę wyjątkową Simką, pomimo wszystkiego tego, co przeszła. Wraz z Kenem dzieliła obowiązki rodziców, a do tego pomagali im wciąż młodzi dziadkowie, więc jakoś to tam szło. Po urodzinach Kena wszyscy się przeprowadzili do nowego domu, a Phoebe rosła tymczasem jak na drożdżach. Mogłoby się więc wydawać, że rodzina jest szczęśliwa, a przyszłość stoi przed nimi otworem. Ken nawet otworzył własną klinikę weterynaryjną z pomocą swoich rodziców. Nie osiągał wielkich sukcesów, ale spełniał swoje marzenia i tylko to dla niego się liczyło. Tam Ken poznał Alice podczas pierwszego dnia pracy jego kliniki. Była starsza od niego, ale i tak świetnie się dogadywali. Dla Kena, który stracił swoje nastoletnie lata przez wpadkę, to była jedyna osoba, z którą mógł spędzić czas, nie martwiąc się o nic. Był to też prawdziwy przyjaciel dla Kena. Tymczasem depresja Skyler wciąż się pogłębiała, czuła się obca w cudzym domu, sama przeciwko całemu światu. Codziennie wstawała z łóżka tylko dla swojej córki. I pomimo tego, że codziennie widziała, jak ta rośnie i jest szczęśliwa ze swoją matką, nie mogła wytrzymać tej całej sytuacji. Niedługo po urodzinach Phoebe stała się tragedia. Oficjalne źródła do dzisiaj podają informacje o nastolatce, która nieszczęśliwie umarła podczas testowania nowej sauny. Nieoficjalne spekulują na temat samobójstwa. Tymczasem starzał się Ronin, który zdecydowanie nie poczuwał się już do wychowania dorosłego syna i więcej czasu udzielał wraz z żoną swojej wnuczce. Phoebe nie była najszczęśliwszym dzieckiem na świecie, co jest dosyć oczywiste, kiedy w wieku 10 lat traci się matkę. Była z nią bardzo mocno związana, ale jej śmierć była dopiero przedsmakiem tego, co miało nadejść. Ojciec, wiecznie zajęty własnym biznesem, nie mógł udzielać młodej dziewczynie tyle czasu, ile by tego chciała, dlatego opiekowali się nią dziadkowie. Tym bardziej, że Ken był zajęty nie tylko pracą. Gdy Skyler umarła, Ken zaczął zastanawiać się nad tym, czy jego oświadczyny były w ogóle szczere. Zrozumiał, że sam nie wierzył w swoją miłość do Sky, choć z początku był gotów oddać dla niej cały świat. Matka jego córki na zawsze została w jego sercu, ale był gotów iść dalej. Każdego dnia pamiętał o Skyler, ponieważ miał przypomnienie w postaci swojej córki, która z wiekiem coraz bardziej przypominała matkę.
Jednak to była przeszłość. Z czasem przyszło do niego olśnienie, że to Alice jest kobietą, z którą chce budzić się rano i wiek dla niego nie stanowił przeszkody. Był za młody, żeby na zawsze zostać samotnym wdowcem i chciał zbudować z Alice szczęśliwą rodzinę. Wzięli huczny ślub w posiadłości bachelorów i po przeprowadzce Alice poczęli swoje pierwsze dziecko pod wodospadem w Sulani. To była dla nich bardzo romantyczna chwila. Niedługo na świat przyszła ich córka Candy, jednak Kenowi zależało na tym, by urodził się syn, więc prace w tym kierunku niedługo zostały podjęte. I widać było, że Ken zostawił poprzednie życie za sobą. Phoebe jednak czuła się obca w domu zupełnie tak jak jej matka. Niespodziewane rodzeństwo było raczej niechcianym, a kolejnym ciosem dla niej była śmierć Roniego, jej dziadka. Wszyscy, na których jej zależało, byli porywani przez mrocznego kosiarza. Dla Kitty pocieszeniem była nowonarodzona wnuczka. Czas leciał, przyszła emerytura, Kitty spędzała większość czasu medytując. Tymczasem dorastała Candy i z wiekiem stawała się słodka jak jej imię. Dla Alice w jej wieku ciężko było jednocześnie wychowywać córkę i przechodzić drugą ciążę, ale dawała z siebie wszystko. Do pomocy zawsze miała matkę Kena, nigdy nie było między nimi żadnych konfliktów. Lecz starość dawała się Kitty we znaki. Odeszła po narodzinach długo wyczekiwanego syna Kena, Clifforda. Clifford był spełnieniem marzeń dla Kena i był równie uroczy co Candy. Śmierć Kitty najbardziej odbiła się na Phoebe, która była coraz starsza. Wciąż nie miała dobrego kontaktu z ojcem, tęskniła za matką, a dziadek i babcia to była jej jedyna prawdziwa rodzina. Problemy zaczęły się, kiedy Ken stał się dorosłym i zaczęło być jasne, że brakuje mu pomocy w wychowaniu córki. Alice nie miała żadnego wpływu na Phoebe. Można powiedzieć, że Ken częściowo zaniedbał swoją pierwszą córkę. Ona czuła się niczym niepotrzebna pamiątka po błędach, które popełniło się w przeszłości. Czuła, że jej ojciec chce żyć nowym życiem. Jego nowa córka dorastała i teraz to Candy zachwycała swoim urokiem. Tuż za nią urodziny miał Clifford, bo mieli naprawdę niewielką różnicę wieku. Tak swoją drogą Clifford chyba najbardziej przypominał ojca ze wszystkich dzieci. Ale wracając do Phoebe, no co tu dużo mówić, Phoebe była kopią swojej matki i pewnie to ją bolało jeszcze bardziej, bo cały czas o niej pamiętała. Jej matka umarła, kiedy była jeszcze dzieckiem. Od tej pory postawiła sobie za cel przywrócenie jej do życia. I w ciągu swojej młodości straciła także babcię i dziadka, więc śmierć otaczała ją z każdej strony i po prostu chciała ochronić siebie i swoich bliskich od tego. Ostatecznie natknęła się na temat wampiryzmu. W głowie w dodatku namieszał jej młody, jak się wydawało, chłopak. Miał na imię Caleb. Wykorzystał sytuację załamanej po śmierci babci dziewczyny i gdy ta w desperacji błagała o przemianę w wampira, zgodził się. Wiedział, że od teraz będzie na zawsze jego sługą i będzie od niego zależała, ale Phoebe nie zdawała sobie sprawy z toksyczności tej relacji i wtedy, kiedy de facto umarła, naprawdę poczuła, że żyje. Gdy niedługo już miała wkroczyć w dorosłość, niespodziewanie Ken odkrył całą prawdę. Dowiedział się o romansie Phoebe z Calebem i o tym, że jest ona wampirem. Był zły, ale nie spodziewał się, że buszujące w Phoebe emocje są jeszcze większe. Ken po raz pierwszy w życiu nakrzyczał na swoją córkę, gdy nagle ta zaatakowała go. Wyssała jego krew, po czym uciekła z domu. Na pożegnanie pokłóciła się z duchem swojej matki, który nawiedził ją w przypływie emocji. Niedługo potem poszła w jej ślady, zachodząc w nastoletnią ciążę z Calebem. Mieszkała u niego, lecz on nie był zadowolony ze istniałej sytuacji. Pewnego dnia Ken przyszedł, by pogodzić się z córką, lecz został zaatakowany przez nią drugi raz. Pod wpływem Caleba stawała się agresywna, nie potrafiła okiełznać w ogóle swojej mocy. Za drugim razem, gdy przyszedł Ken, pokłócił się on z Calebem i zaczęła się bójka, w której wampir oczywiście wygrał. W trzecim trymestrze ciąży Phoebe stała się łagodniejsza. Częściej przystawała na odwiedziny ojca. Caleb nie był z tego powodu zadowolony i każdą jego wizytę wynagradzał jej krzykami i przemocą. Phoebe urodziła małą dziewczynkę i nazwała ją Vanessa. Caleb nie rozdzielał z nią szczęścia, krzyczał nawet za to, że dziecko płacze, był wiecznie niezadowolony. I Phoebe zaczynała mieć dosyć, lecz nie dawała tego po sobie poznać. Nie chciała znowu uciekać, ani się chować, więc postanowiła dać opór. Na tym kończy się historia pierwszego pokolenia, zaczyna się historia trzeciego, drugiego jeszcze gdzieś tam trwa, ale czuję, że to jest taki moment, w którym można zrobić pauzę i po prostu na razie przetrawić to, co się stało do tej pory. A dalej opowiem o innych osobach w tej rodzinie i o tym, co ich w życiu spotkało.